Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Krzysztof Bostal, wiceprzewodniczący zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w wystawie towarzyszącej Reha for the Blind. Możemy przedstawić ofertę, którą ma towarzystwo dla osób z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu. Dlatego, że jesteśmy organizacją pozarządową, jedyną w Polsce, która zajmuje się osobami z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu. Szacuje się, że tych głuchoniewidomych osób w Polsce jest około 7-8 tysięcy. To są dane szacunkowe. My w swoich rejestrach mamy około 2200 tych osób głuchoniewidomych. Natomiast w Polsce nie ma badań takich ilościowych ani jakościowych, żeby określić to dokładnie. Dlatego są to szacunkowe dane, 7-8 tysięcy, wynikające z różnych statystyk. Na naszym stoisku można dzisiaj otrzymać różnego rodzaju publikacje dotyczące osób głuchoniewidomych. Jest czasopismo Dłonie i Słowo. To jest czasopismo wydawane w trzech wersjach. Jest wydawane w Braille'u, jest wydawane powiększonym drukiem, a także jest wydawane w postaci filmików w polskim języku migowym, dlatego że osoby głuchoniewidome też czasami migają, bo lepiej na przykład widzą niż słyszą. Dlatego w tych trzech wersjach jest to czasopismo. To jest czasopismo, które można zaprenumerować w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym. Jest to czasopismo bezpłatne dla wszystkich osób głuchoniewidomych i tylko trzeba zaznaczyć, jaką wersję tego czasopisma się chce i taką się otrzymuje. To czasopismo oczywiście też na stronie internetowej www.tpg.org.pl można sobie pobrać, można przeczytać, a dzisiaj na stoisku my prezentujemy, można sobie zobaczyć, jak wygląda. Oprócz tego mamy publikacje dotyczące realizowanych wcześniej przez nas przedsięwzięć dotyczących zatrudnienia, ale też takiego życia społecznego, bo również dotyczące na przykład sportów, które uprawiają głuchoniewidomi, szkoleń komputerowych, dotyczące pomocy, jaką głuchoniewidomi mogą otrzymać od na przykład tłumaczy przewodników, dlatego że w towarzystwie mamy taką silnie zakorzenioną działalność. Działalność tłumaczy przewodników. To są specjalnie wyszkolone osoby, które pomagają osobom głuchoniewidomym w realizacji różnych czynności. Począwszy od zakupów, poprzez towarzyszenie, a skończywszy na tłumaczeniu, na przykład na szkoleniach. Dlatego, że jeżeli osoba głuchoniewidoma jest na przykład całkowicie niewidoma i słabosłysząca i uczestniczy w szkoleniu komputerowym, no nie zawsze może jednocześnie słuchać prowadzącego zajęcia i na słuchawkach syntezatora mowy. Potrzebna jest osoba, która jest wsparciem dla tej osoby głuchoniewidomej. I my w TPG naszym podopiecznym nieodpłatnie oferujemy taką pomoc tłumaczy przewodników. To są najczęściej osoby, które wywodzą się z wolontariatu. W TPG mamy silnie rozwinięty wolontariat. Te osoby później uczestniczą w szkoleniach, zdobywają certyfikat tłumacza przewodnika, więc bardzo zachęcamy do kontaktu z TPG po to, żeby stać się takim wolontariuszem, stać się takim tłumaczem przewodnikiem i pomagać osobom głuchoniewidomym. TPG jest organizacją, która istnieje od 1991 roku i cały czas się rozwijamy. W tym roku udało nam się zrealizować kilka takich dużych przedsięwzięć, ale też kilka małych. Efekty tych przedsięwzięć to jest niwelowanie, bo nie da się całkowicie tego zniszczyć, że mówię o wykluczeniu społecznym, więc można tylko niwelować wykluczenie społeczne, ale ono w jakimś tam stopniu zawsze może być. Udaje się nam zachęcić osoby głuchoniewidome do aktywności zawodowej, do aktywności społecznej, do aktywności w różnego rodzaju imprezach, które organizowane są dla głuchoniewidomych. No i także szkolimy te osoby z różnych tematów, bo i orientacja przestrzenna, i orientacja w
przestrzeni, a to są dwie różne rzeczy według nas, dlatego że można posługiwać się na przykład białą laską po to, żeby się poruszać, ale można też poruszać przestrzeni, znać tą przestrzeń, umieć czytać tą przestrzeń za pomocą na przykład GPS-u, za pomocą jakichś zmysłów, które jeszcze osobom głuchoniewidomym pozostało, czyli węch, czyli smak również, bo żeby w przestrzeni się poruszać, można również wykorzystać właśnie węch, można wykorzystać smak, można wykorzystać dotyk. Oczywiście nie w takim zakresie jak słuch czy wzrok, ale wykorzystać można i tego również uczymy osoby głuchoniewidome. Prowadzimy szkolenia dla osób z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu komputerowe na różnym poziomie zaawansowania. Począwszy od tych całkowicie podstawowych poprzez jakieś już konkretne aplikacje jak Excel, nawet jakieś aplikacje handlowe do zarządzania jakimiś bazami danych. Oczywiście wszystko to zależy od stopnia zrehabilitowania, a także od tego, w jakim stopniu osoba głuchoniewidoma, no właśnie jest głuchoniewidoma, bo mamy cztery podstawowe grupy głuchoślepoty. To są osoby, które całkowicie nie widzą i całkowicie nie słyszą, całkowicie nie widzą i troszkę słyszą, troszkę widzą, ale zupełnie nic nie słyszą oraz troszkę widzą i troszkę słyszą, więc mamy cztery grupy i do każdej z tych grup trzeba dopasować i szkolenie i rodzaj wsparcia, które oferujemy. Niedawno odbyło się walne zgromadzenie członków Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i jedną z takich uchwał programowych jest wsparcie dla aktywnych osób głuchoniewidomych, dlatego że uważamy, że w Polsce kładzie się nacisk wyłącznie na aktywizację, w ogóle jakąkolwiek aktywizację osób niepełnosprawnych, natomiast brakuje wsparcia dla osób, które już zostały zaktywizowane, które wyszły z domu, które pracują, ale potrzebujemy jakiegoś wsparcia, bo również ci aktywni wsparcia w różnym zakresie, w różnych sytuacjach potrzebują, więc my na przyszły rok i na następne lata mamy taki jeden z celów, aby systemowo zacząć wspierać aktywnych głuchoniewidomych. W tej chwili taką dość aktualną sprawą jest wejście na rynek przewozowy spółki Intercity wraz ze swoimi pociągami Pendoliny, bo oczywiście Intercity jest na naszym rynku od jakiegoś czasu, natomiast pociągi Pendolino dopiero od nowego rozkładu jazdy. No i tutaj wszyscy znamy sytuację osób niepełnosprawnych, które nie będą mogły kupować biletów na pokładach tego pociągu. Wraz z Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego wystosowaliśmy zapytanie do różnych ministerstw, również oczywiście do spółki PKP Intercity, na jakich to zasadach będzie się odbywało, czy jest to zgodne z rozporządzeniem Unii Europejskiej, czy Intercity dopełniło tutaj różnych zapytań, które musi dopełnić. No i zobaczymy. I to jest jedno z tych działań, które właśnie ma wspierać aktywność tych aktywnych głuchoniewidomych, żeby mogli sami gdzieś jechać, żeby było im łatwiej. Więc tak jak mówię, ta aktywność osób głuchoniewidomych, a aktywnych też, to jest jeden z takich naszych celów. Drugi cel to jest też wsparcie dla dorosłych głuchoniewidomych, którzy w tej chwili jeszcze są dzieciakami i po skończeniu szkół, a w Polsce mamy tylko dwa oddziały dla głuchoniewidomych, w Laskach i w Bydgoszczy, oddziały edukacyjne, natomiast co później? To też jest taki nasz cel, aby troszkę wesprzeć te osoby, które dorosną i często nie mają co z sobą zrobić, bo oni pracują zawodowo, bo ich stan zdrowia na to nie pozwala. Zapraszamy wobec tego do kontaktu z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym. Centrala znajduje się w Warszawie na ulicy Deotymy 41. Adres strony internetowej to www.tpg, jak Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, .org.pl www.tpg.org.pl. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.